Partnerem odcinka jest Oanda, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj ze mną jest dr Mateusz Chudziak, szkoła główna handlowa w Warszawie. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry, cześć tobie, cześć dzień dobry Państwu. Dzisiaj będziemy rozmawiać o polityce tureckiej. Na początku chciałem zapytać czy prezydent Erdogan w jakiś sposób, nie wiem czy to dobre słowo, ale podniósł się czy wyciągnął wnioski z, w obliczu tych ostatnich wyborów, które miały miejsce w Turcji. Tak na szybko, no to są pewne ruchy, częściowo są ruchy kadrowe, ale to w, w nie jakieś bardzo zdecydowane, bardziej chodzi o taką wewnętrzną politykę i rzeczy, które są adresowane do do społeczeństwa, które, to się mówi, pokazało żółtą kartkę w tych wyborach lokalnych, a pokazało ją dlatego, że dość źle znosi kryzys gospodarczy. No i te ruchy, jakie tutaj wykonał, wykonał rząd turecki, to polegają mniej więcej na przykład na tym, że komunikuje się Oficjalnie, że jest wdrażany jakiś tam program oszczędnościowy w instytucjach publicznych, przy czym to są takie rzeczy, które w żaden sposób nie oznaczają żadnego tam austerity, które, nawiasem mówiąc, w tej sytuacji i tak by nie pomogło, bo to w, nie o to chodzi w tureckim kryzysie, ale w zamyśle rządzących są nośne społecznie, między innymi w ten sposób, że. Nie wiem, na przykład Ali Erbasz, szef dyrektoriatu do spraw religijnych, już nie będzie jeździł Audi A4, tylko z tak? I, hmm. i, i to, są, to są tego typu rzeczy. Taki, no, To jest po prostu tani populizm, tak? Więc, więc yy, yy, tak, to, tak to należy widzieć. No, zastanawiam się, czy tutaj te tematem kolejnym zastępczym nie będzie ta konstytucja i narracja prezydenta Erdogana, bo trzeba szukać kolejne, kolejną przestrzeń, gdzie ta opinia publiczna zostanie odciągnięta od tych głównych tematów. Ja powiem tak. Temat konstytucji. Ma ten wymiar zarządzania polityką w ten sposób, że rzuca się w weter jakiś, jakiś temat i, i, i klasa polityczna i całe społeczeństwo, które jak wiemy nie od dziś w Turcji jest bardzo rozpolitykowane, mogą żyć miesiącami. Więc ten wymiar na, na pewno jest. Natomiast sama, sama kwestia napisania nowej konstytucji, jak wszystko w Turcji, jest bardzo wielowymiarowa. Można powiedzieć, że jest, że, że, że jest to jeden z celów w ogóle polityki w Erdoana. Co w takim razie jest w tej konstytucji takiego złego, w tej obecnej, że prezydent Erdoan chciałby się jej przyjrzeć? Ja może zacznę od tego najpłytszego wymiaru do raźnej polityki. Zacznę od niego, dlatego że z nim się najłatwiej rozprawić. Mianowicie, Erdoan w tej chwili sprawuje swoją trzecią kadencję. Konstytucja, zarówno przed nowelizacją z roku 2017, jak i obecnie, przewiduje maksymalnie dwie kadencje prezydenta. Zwyciężyła wykładnia, kiedy Erdogan rok temu kandydował, że po nowelizacji zeruje mu się licznik, mówiąc tak kolokwialnie, czyli może jeszcze raz kandydować, ta jego poprzednia kadencja, środkowa kadencja byłaby traktowana tutaj jako pierwsza wobec. Wobec, wobec Konstytucji Republiki Tureckiej. No i w związku z tym plan tutaj zakładałby pisanie zupełnie nowej Konstytucji, tak żeby Erdogan mógł jeszcze raz kolejny, a może jeszcze kolejny, jeśli zdrowie pozwoli, kandydować na takiej samej zasadzie, że po prostu mamy nową Konstytucję, przez to nowy system polityczny, więc, więc licznik kadencji jest wyzerowany. Ewentualnie, co jest raczej mniej prawdopodobne, ale w sumie możliwe, bo Erdogan nie jest wieczny, byłaby zawarta tam jakaś klauzula czy jakiś zapis mówiący, mówiący o tym, że jakby regulujący sposób, w jaki urzędujący prezydent odchodzi na emeryturę i co się z nim potem dzieje. Zupełnie wariantowo. Augusto Pinochet w 80. bodajże. Pod koniec lat 90 80. oddał władzę jako dyktator. Tak? Erdoğan cały czas mimo wszystko nie jest jeszcze dyktatorem tego pokroju, co, co, co Augusto Pinochet kiedyś. Oddał Pinochet władzę, ale po swojej dymisji uzyskał dożywotni mandat senatora, a w związku z tym również i immunitet. Nie twierdzę, że coś takiego wydarzy się w, w Turcji, ale być może w o czymś takim przemyśliwuje, i to jest powiedzmy ten najbardziej, najbardziej doraźny, doraźno kalkulacyjny wymiar całej dyskusji o napisaniu nowej konstytucji. Są głębsze wymiary. Przede wszystkim taki, że Erdoğan i cała partia AKP mówi o napisaniu nowej konstytucji od co najmniej od 2007 roku, i ten temat wraca jak bumerang. Ostatnia wypowiedź, ta, która stała się asumptem do naszego spotkania, oczywiście została odnotowana przez media, została skomentowana przez opozycję, ale tak naprawdę nie, odbyła, nie, nie odbiła się jakimś przesadnie szerokim echem, a to w, dlatego, że całej klasie politycznej, mediom i społeczeństwu tureckiemu spowszedniały już te wszystkie wypowiedzi o napisaniu nowej. Konstytucji. Natomiast awersja Erdoana do tej ustawy zasadniczej, która, która w obecnie w Turcji obowiązuje, wynika z tego, że jest to konstytucja, która została podyktowana, uchwalona, wcześniej przegłosowana w referendum podczas rządów hunty wojskowej w 1982 roku. Pucz w 1980, hunta oddała władzę w 1983 i w międzyczasie. W międzyczasie ogłoszono nową konstytucję i Erdoğan bez ustanku nawiązuje do tego, że to jest puczystowska konstytucja, a za to proponuje konstytucję cywilną. Może, Więc... może ma rację w jakimś stopniu, że może nie tyle co do treści konstytucji, ale że ona nie spełnia już, znaczy ona nie jest na ten XXI wiek. Oczywiście, że ma rację. Konstytucja z 1982 roku była dwu, dwudziestokrotnie nowelizowana. To jest dość sporo, jak na, jak na 42 lata. Jakby w, widać gołym okiem, że, że wymaga ona dopasowania po prostu do, i do tego, jak się kraj zmienił przez, przez cztery, ostatnie cztery dekady, i do tego, jak się świat zmienił. Więc tutaj, tutaj, jak najbardziej. Zasadniczo, jeżeli gdziekolwiek jest przyjmowana nowa konstytucja, no to zawsze się podkreśla przy tym, że. Pisanie za ustawy zasadniczej to musi być wielki, szeroki proces włączający wszystkie możliwe siły. Ta konstytucja turecka obecnie obowiązująca nie powstała w taki, pro, w taki sposób, no, chociażby dlatego, że ona z góry miała, miała utrudniać funkcjonowanie jakiegoś liberalno-demokratycznego społeczeństwa. Tam był na przykład niedawno dopiero zniesiony 10% próg wyborczy do parlamentu, znaczne utrudnienia w zakładaniu związków zawodowych, zarzeszeń studenckich, rozmaite zapisy też bardzo patetyczne, które wywodziły się wprost w takiej bardzo radykalnej, betonowej, kemalistowskiej wykładni nacjonalizmu tureckiego. Więc pod tym względem Erdoğan ma, ma absolutnie rację i też z tego powodu mówi, że jest pora na napisanie cywilnej konstytucji, tak, którą chce podarować na, narodowi, tak? bo Taka ustawa zasadnicza będzie miała rzeczywistą legity, legitymację. Ja jeszcze powiem o innym wymiarze tej całej, tej całej dyskusji, bo ta ostatnia wypowiedź padła w poniedziałek i w niej było zawarte również wezwanie do opozycji, żeby pochyliła się nad tym pomysłem. Przypomnę tylko, że koalicja rządowa AKP i nacjonalistyczna MHP ma w parlamencie 600 osobowym. 323 mandaty, a większość konstytucyjna to jest z mandatów 360, więc musi być szersze po poparcie, żeby to się udało. Więc to jest jakby jedna kwestia. A druga jest taka, że Erdoğan mówił to na wyspie Jasyada, na Wyspach Książęcych, przemianowanej 11 lat temu na Wyspę Demokracji i Wolności. Na tej wyspie odbył się proces Adnana Menderesa, dawnego premiera w latach 50-60, który został obalony w wojskowym zamachu stanu, a potem wraz z trzema ministrami swojego rządu skazany na śmierć. I Menderes to jest bardzo ważna figura dla Erdoana, do której on się często odwołuje. On na przykład często powtarza, że pamięta, jako, że jako sześcioletni chłopiec yy, widział yy, jedyny chyba raz w życiu swojego ojca, który płakał. I ten płaczący ojciec Erdoana w taki właśnie sposób zareagował na, yy, na egzekucję Menderesa. Czytałem sprawozdania i słuchałem, su, słuchałem fragmentów tego przemówienia Erdoana, bo było bardzo niesłychanie emocjonalne, takie jakby strzewi. I on tam po prostu ciskał, ciskał gromy na kemalistowski, wojskowy, republikański establishment, który de facto hmm. był a, autorytarny, a, a na, sam koniec, na sam koniec po eksperymencie z bardzo liberalną konstytucją po o, uba, o, obaleniu Menderesa wprowadził konstytucję skrajnie nieliberalną z, i, i, i dość, dość, dość drakońską. Preambuła Konstytucji, Konstytucji Turcji. Pamiętasz może, co się w niej znajduje? Znajdują się przede wszystkim zapisy, które odwołują się do takiego mitycznego rozumienia polityki i kultu państwa, między innymi że Republika Turecka, Republika Turecka jest określana jako Judzie Türk Devleti, mhm. czyli e, najwyższe państwo tureckie. Potem e, jest mowa o jedności i niepodzielności państwa i narodu, jak, w jakiejś takiej metafizycznej jedni. Następnie pojawiają się takie słowa o wiecznym istnieniu państwa tureckiego, i w rozmaite odniesienia do puścizny Atatürka, czyli, czyli wszystko to jest taki powiedzmy, taka zbitka, która w sumie oddaje stan ducha ówczesnych elit i biurokracji i wojska tureckiego, kemalistowskich. Które myślały o państwie w kategoriach, w kategoriach takich bardzo, z jednej strony dzisiaj byśmy powiedzieli, autorytarnych, z drugiej metafizycznych, jakby dotykając takiego poziomu refleksji o polityce, która, którą się w literaturze nazywa religią polityczną, tak? czyli takiego bardzo zaawansowanego, zaborczego, inwazyjnego kultu państwa który nie znosi sprzeciwu. No i jakby to, to, to jest taka główna charakterystyka tej konstytucji, przy czym ja nie mam zbyt, zbyt, ja nie mam większych wątpliwości co do tego, że gdyby powstała nowa konstytucja, to ona również zostałaby podobną preambułą poprzedzona, dlatego że tego rodzaju myślenie o państwie po prostu na dobre zakorzeniło się w kulturze politycznej. No mnie tam interesuje w szczególności ten część druga, czyli prawa indywidualne i grupowe, wolność komunikacji, wolność wypowiedzi, myśli opinii. No ciekawe jest tam kiedyś może przeszłego dokumentu, który i tak się zmienił, bo na przestrzeni lat dokonało się już nawet chyba ponad 100 ponad 100 artykułów, 115, 113 zostało właściwie już w jakiś sposób zmienionych albo tutaj zaktualizowanych. Bardzo dziękuję tak, za komentarz. Tak, tak, jasne. To jest tylko gwoli, gwoli uściślenia. Dwudziestokrotnie wprowadzano poprawki, ale w, za każdym razem było e, ingerowano w większą niż, jedna poprawka, niż jeden proces poprawki liczbę artykułów, Tak, więc ponad setka zmian w poszczególnych zapisach w, w ramach dwudziestu poprawek. Bardzo dziękuję. Doktor Mateusz Łodziak dzisiaj dla Państwa. Kłaniam się jasne. Ja też bardzo dziękuję i się kłaniam. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patreon. Do usłyszenia.